no już mi się znudziło. Chodź, coś poróbmy. Może pobawimy się w naszą ulubioną grę? Co ty na to? Szajn, wiesz co? No, wczoraj się w nią bawiłyśmy. Może poróbmy sobie fryzury. Ja ci zrobię warkoczyki i ty mi zrobisz warkoczyki. Co ty na to? O, wiesz co, chyba to jest słaby pomysł, bo potem zniszczą nam się włosy, będą takie kręcone, a my mamy takie ładne, proste, tęczowe włosy. Szkoda by ich było. No, proste są, ale że kręcone? Nie, nie kręcone, mówiłaś tęczowe. Co to znaczy, że są tęczowe? No jak to, nie wiesz? Tęczowe to znaczy, że są w kolorze tęczy. Nie widziałaś nigdy tęczy? Nie, nie widziałam. A jak wygląda tęcza? Co to w ogóle jest? No jak to, nie wiesz? Tęcza to jest zjawisko optyczne i meteorologiczne, występujące w postaci charakterystycznego wielobarwnego łuku, widocznego, gdy słońce lub księżyc oświetla krople wody w atmosferze ziemskiej. Tęcza powstaje w wyniku rozszczepienia światła, załamującego się i odbijającego wewnątrz kropli wody o kształcie zbliżonym do kulistego. No nie wiedziałaś! Czekaj, czekaj, no okej, tęcza, krople wody, światło, a tak jakbyś to po polsku powiedziała? Ojeju, no to jest taki kolorowy, śliczny łuk, który jest na niebie po tym jak pada deszcz i jak po tym deszczu świeci słońce. No nie widziałaś nigdy? Nie, nie widziałam, ale to chodźmy, bardzo bym chciała zobaczyć, ja lubię kolory. Shimmer, ale przecież teraz nie pada deszcz, to nie ma opcji, no chyba, że... Wiesz co? Mam pomysł, zrobimy eksperyment i zrobimy swoją własną tęczę, co ty na to? Eksperyment? Tak, tak, zróbmy eksperyment, już się nie mogę doczekać. A jak on będzie wyglądał? Będziemy mieć swoją własną tęczę? Ale fajnie! Tak, zróbmy to! O, zobacz, wystarczy nam takie pudełko i będziemy miały swoją własną tęczę. Patrz uważnie, co będę robić, a powstanie nam prześliczna, kolorowa tęcza. Zobacz, potrzebujemy 3 kubki wody. Musimy wlać szklankę wody do każdego z nich. O, tak. Zobacz, w pudełku znajdujemy taką probówkę, a w środku jest proszek i tabletki. Teraz musimy wyjąć te tabletki i włożyć po jednej do każdego opakowania. Uwaga, wrzucam pierwszą tabletkę. Musimy patrzeć, co się będzie działo. Druga i trzecia. Widzisz? Powstają nam kolory. Co to są za kolory? Ale jestem ciekawa, co to będą za kolory. Musimy poczekać, aż całe tabletki się rozpuszczą. O, i mamy 3 kolory. Co to są za kolory? Ha, tak. To jest czerwony, żółty i niebieski. Teraz musimy przesypać proszek, który był w probówce. O, taki biały proszek. Musimy wsypać 1/3 do jednego, 1/3 do drugiego i 1/3 do trzeciego kubeczka. I zobaczymy, co się stanie. Uwaga! Widzisz, jakie powstały nam galaretki? Teraz musimy je włożyć do probówki i będziemy patrzeć, co się dzieje. Uwaga! Wlewamy galaretkę. Teraz następny kolor. Żółta. O, gęsta. O, leci. Widzisz? Już mieszają nam się kolory trochę. Teraz niebieska.
znowu trochę czerwonej. I teraz będziemy musiały zakręcić naszą probówkę i zobaczymy za kilka godzin, co się stanie. Ale już możesz zobaczyć, jakie piękne kolory nam powstają. I takie kolory właśnie ma tęcza. O jene, jakie prześliczne kolory! Nasze włosy rzeczywiście są tęczowe! Jest czerwony, czerwony przechodzi w pomarańczowy, potem żółty, zielony, niebieski i na końcu fioletowy. Ja nie mogę! Prawdziwe kolory tęczy są właśnie takie. Teraz jak będzie lato i jak będzie padał deszcz, będę wypatrywać na niebie tęczy. Jeśli jest tak prześliczna, to musi być naprawdę piękna.